Czcigodny księże biskupie, drodzy księża, siostry zakonne, szanowni goście, drodzy dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. Przygotowując się do tego kazania, sięgnąłem po dzieło wielkiego uczonego, dominikanina, ojca Józefa Marii Bocheńskiego. Jest to człowiek bardzo otwarty, człowiek, który korzystał z wielu źródeł i nie stawiał nauce żadnych granic. Był świetnym merytologiem. Ale powiedział jedno zdanie, które mnie zaskoczyło. Powiedział: jestem przeciwny odbrązawianiu postaci. Tak zwane odbrązawianie postaci do niczego nie prowadzi, ponieważ człowiek ma prawo do ideałów i autorytetów. I dalej ojciec Bocheński mówi: nihil apeti tum nisi precognitum. To znaczy, nie można niczego w życiu zapragnąć, jeśli się tego wcześniej nie poznało. I z tego założenia wyszli prekursorzy dziedzictwa błogosławionego jeszcze wtedy Jana Sarkandra. Moi kochani, wszystko zaczęło się w bibliotece. Otóż w 1795 roku w miejscowości Hradiszcze pod Ołomuńcem powstało seminarium duchowne dla Moraw, ale także z tego seminarium korzystali mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. 5 lat później to seminarium zostało przeniesione do samego Łomuńca, a wiadomo, że uczelnia, uniwersytet to książki i biblioteka. Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, który w rękach polskich, mówiąc dzisiejszym językiem, poprzez pryzmat państw narodowych, był w średniowieczu, a potem był przekazywany z rąk do rąk. Obowiązywał język czeski, niemiecki, a przecież wszyscy mówimy po polsku. Nawet jeśli ktoś nie znał języka polskiego w tym literackim wydaniu, mówiliśmy, jak to tutaj określamy, po naszemu. Język polski przetrwał, przetrwała polska kultura. Ksiądz Mateusz Opolski, autor pierwszego modlitewnika na Śląsku Cieszyńskim, pomyślał o tym, żeby nie tylko ten język w wydaniu po naszemu, ale by piękna literacka polszczyzna również tutaj przetrwała. I przekazał część swojego księgozbioru właśnie na półki biblioteki seminarium w Ołomuńcu. Polacy, którzy tam studiowali, organizowali tą bibliotekę dalej, rozwijali ją, poszerzali, między innymi ksiądz Józef Lądzin, i tak mieli do dyspozycji książki w języku polskim, które kształtowały ich serca. Nie ma niczego w pragnieniu, czego by człowiek wcześniej nie poznał. A oni poznawali polską kulturę, poznawali polską myśl filozoficzną, polską literaturę piękną, i to kształtowało ich serca i umysły. I nic dziwnego, że kiedy 150 lat temu powstało dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra, to celem tego stowarzyszenia było przede wszystkim rozpowszechnianie polskiej literatury, polskiej książki. Moi kochani, oni wiedzieli, co robią. Książka to potęga. I to działa w dwie strony. To jest miecz obosieczny. My dzisiaj bardzo często powtarzamy utarty slogan: każdy ma prawo myśleć, co mu się podoba, obowiązuje wolność, każdy ma prawo do swoich poglądów. I tak, i nie. Kiedy w więzieniu po puczu monachijskim Adolf Hitler pisał Mein Kampf, też tak mówiono. Niech sobie pisze, że niektórzy są ludźmi, niektórzy nie, że z niektórymi trzeba się rozprawić. Każdy ma prawo do swoich myśli. Nikt nie podejrzewał, że ten chwast trafi na podatny, żyzny grunt i to, co przelał na karty książki dziś zakazanej
bez komentarzy nie można kupić Mein Kampf, jedynie dla historyków jest dostępna, że to ten chwast, ta roślina natrafi na żyzną glebę w postaci tych, którzy będą promować tę myśl w polityce, w wolnych wyborach, że trafi na dobre światło, na wilgoć i zostanie prawie, że niestety w 100% przez 5 lat wcielana w życie, a ofiarą tego padną miliony niewinnych ludzi na całym świecie. Książka stała się rzeczywistością. I moi kochani, również w drugą stronę. To, co jest na kartach książek. Z tą książką, którą przed chwilą czytaliśmy, z Księgą Ksiąg, Biblią na pierwszym miejscu, znajdzie się w sercu człowieka. Słowo zasiane w sercu, najpierw wyda mały kiełek, potem wyda owoce. Miałem wielkie szczęście spotykać na swojej drodze osoby, które obcowały z książką i można ich nazwać ludźmi książki. Takim człowiekiem był pan profesor Michał Caputa, pierwszy po 1989 roku poseł na Sejm Solidarnościowy z Żywiecczyzny, wielki erudyta, polonista, jego syn jest misjonarzem w Tanzanii od 30 lat, a córka jest lekarką. I on kiedyś powiedział, a uczył przez całą komunę w liceum, kiedy jego syn został księdzem, dyrektor szkoły go wzywa i mówi, proszę pana, pozbawiam pana wychowawstwa klasy, nie potrafił pan wychować swojego syna, to nie będzie pan wychowywał mi tutaj dzieci w szkole. I ten pan profesor polonista powiedział mi kiedyś tak, proszę księdza, ja przez całą komunę uczyłem języka polskiego i nigdy nie miałem problemu, by mówić o Panu Bogu, o Kościele, o wierze. Bo wystarczyło, że trzymałem się programu języka polskiego, a cała nasza literatura, poezja, proza pełna jest pierwiastków religijnych. I właściwie nie ma książki, która nie powstałaby w jakiś sposób z inspiracji religijnej. Bo albo ktoś wyznawał wiarę i tak jak nasi najwybitniejsi poeci, pisarze przelewał to na karty swoich książek, albo ktoś wadził się z Bogiem. Ale gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie Kościół, to nie miałby się z kim kłócić. I w zasadzie wszystko sprowadza się do wiary. Nie miałem problemu mówić o Bogu przez lata komunizmu, bo po prostu realizowałem program języka polskiego i siłą rzeczy musiałem o nim mówić. I moi kochani, nie wiem, czy 150 lat temu ksiądz Ignacy Świeży i ci, którzy byli ojcami, założycielami dziedzictwa, przewidzieli ten dzisiejszy dzień, że po 150 latach, po licznych perturbacjach, po czasie zakazanym, kiedy przez cały komunizm nie można było kultywować działalności dziedzictwa, spotkamy się w Kościele, by dziękować Panu Bogu za żywe, działające dziedzictwo. Pomysł, który zrodził się tam, między półkami bibliotecznymi w Ołomuńcu, a potem w Widnawie. Bo prawdopodobnie właśnie dlatego, że ta półka z polskimi książkami była za bardzo aktywna i za bardzo skuteczna, kardynał wrocławski Kop przeniósł kleryków ze Śląska Cieszyńskiego do małego 2000 miasteczka Widnawa. Dziś tam jest ten budynek. Przeniósł ich z Ołomuńca, bo widocznie bał się, że za bardzo rozkochają się w tym, co polskie. Moi kochani, my Polacy bardzo często lubimy rozdzierać szaty. Słynny Rejtan, wspaniale przez Jana Matejkę zilustrowany, jest takim symbolem tego, że lubimy przeżywać problemy. Kiedyś Krzysztof Zanussi, wybitny polski reżyser, który cokolwiek mówi, to zawsze to ma sens, powiedział, przyjechałem tutaj do studia telewizyjnego, po drodze był wypadek. Kiedy się tutaj w charakteryzatorni przygotowywałem do wystąpienia, wszyscy o tym wypadku mówili. Rozważali, co się stało, że był korek, mówili, czy ktoś zginął, czy nie, więc jest problem, musimy go rozważać, musimy go przeżywać. A są takie narody, które są może nie tak dobre w rozważaniu problemu,
ale w przeciwdziałaniu. Traktują rzeczywistość jako zadanie, a nie jako problem. I kiedy patrzymy na działalność dziedzictwa błogosławionego, a dziś już świętego Jana Sarkandra, to widzimy, że to jest stowarzyszenie, które od początku potraktowało rzeczywistość jako wyzwanie. Były bardzo trudne czasy. W 1873 roku ksiądz Ignacy Świeży, rozpoczynając działalność dziedzictwa, powiedział, że dzisiaj mamy bardzo ważne wyzwanie. To, że takie stowarzyszenie jest potrzebne, jest tak oczywiste, że w tym czasie, w tym miejscu nie trzeba się nad tym rozwodzić. Mówił językiem na tamte czasy troszkę archaicznym. Któż bowiem nie widział, że bezbożność coraz bardziej się rozszerza i powoli wszystkie stany, wszystkie stosunki i wszystkie warstwy ludności przesiąka. Do tego doprowadzili ludzie, którzy naukę chrystusową nazywają ciemnością, a swoje zasady światłością. Mówią, że póki nie obalą wiary, nie postawią na miejscu wiary swoich nauk, nie będzie dobrze na świecie. Powiedział to w sposób bardzo prosty, językiem, jak na tamte czasy, obowiązującym w homiletyce, ale widział, że dzieje się źle. Przeczytałem całe to wystąpienie i ono mnie trochę pocieszyło, bo ksiądz Ignacy Świeży przed 150 laty mówił o rzeczywistości w tak ciemnych barwach, że wydaje się wtedy, jak się doczyta, że już gorzej nie może być. Więc jeżeli narzekamy na nasze czasy, że żyjemy w szczególnie trudnych czasach, że mamy problemy takie, jakich nigdy nie było, to się mylimy. Wystarczy przeczytać przemówienie księdza Ignacego Świeżego sprzed 150 lat, żeby trochę nabrać ducha, że nie jest tak źle, bo wtedy w oczach ówczesnych ludzi, założycieli dziedzictwa, problemy były wydające się ponad siły. Moi kochani, ksiądz Ignacy Świeży potrafił przeciwdziałać problemom. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, to wprowadził zasadę, że wszystkie wielkie uroczystości dziedzictwa będą upamiętniane w sposób praktyczny i potrzebny, czyli będzie wydana książka. I pierwszą książką, którą wydał, była książka o odwadze chrześcijańskiej, o duchu męstwa. Uznali założyciele dziedzictwa, że tego ducha męstwa szczególnie dzisiaj potrzeba, że go brakuje. I moi kochani, to męstwo zaraz w pierwszym kroku okazało się potrzebne, ponieważ ogłoszono konkurs, kto napisze taką książkę, kto wyda książkę o męstwie chrześcijańskim. I najlepsza z prac będzie wydana przez dziedzictwo. Do konkursu nie zgłosił się nikt. Co zrobił ksiądz Ignacy Świeży? Sięgnął po pióro i sam napisał wspaniałą pracę. Pracę, która rzeczywiście, jak się ją czyta, dodaje otuchy, dodaje odwagi. A jest bardzo łatwo dostępna, bo wystarczy włączyć internet, jest tam w PDF-ie, w bibliotece cyfrowej. Reprint, starodruk tej książki jest cały tam zdigitalizowany, więc jest dostępna. Nie było autora, więc sam napisał książkę. Moi kochani, druga trudność. Wiemy, że dziedzictwo zakupiło i przebudowało budynek na Starym Targu, który do dziś po odzyskaniu, po czasach komunizmu służy naszemu stowarzyszeniu, ale oczywiście zaraz potem były długi i jakaś ironia losu sprawiła, że ten budynek, który miał służyć krzewieniu ducha polskości, stał się siedzibą trzech instytucji, trzech miejsc, które tej polskości raczej nie służyły. Na parterze była restauracja, bo trzeba było spłacić długi i trzeba było to wynająć. Nad restauracją mieszkał właściciel restauracji, a resztę zajmowały niemieckie stowarzyszenia, które potem trudno było wyprowadzić. I trzeba było czekać 6 lat, by ksiądz Józef Lądzin i inni działacze dziedzictwa odzyskali ten budynek. Mało tego, przez 6 lat od 1898 do 1898 do roku 1904 nie odbyło się żadne spotkanie dziedzictwa, spotkanie zarządu, ani nie było walnego zgromadzenia. To wszystko udało się przetrwać dzięki temu, że ci, którzy tworzyli, stanowili dziedzictwo,
myśleli, jak przeciwdziałać tej sytuacji, co zrobić. Moi kochani, dzisiaj Ewangelia koresponduje z tą książką o męstwie, ponieważ Jezus mówi, nie bójcie się. My jesteśmy nieraz pełni obaw, patrząc na rzeczywistość, rozmawiając z rodzicami, którzy mówią, że młodzież mimo młodego wieku ma nieraz problemy, które kiedyś przeżywali ludzie o wiele starsi. Że sytuacja wychowawcza dzisiaj to jest poważnym wyzwaniem. I to nie jest przypadek, że dzisiaj Jezus mówi, nie bójcie się. Używa dwóch obrazów. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Pan Jezus mówi, że sprzedaje się 2 wróble za asa. 12 asów to była dniówka, więc egzegeci obliczyli, że na 1 wróbla, żeby go kupić, trzeba było pracować tylko 20 minut. A Pan Jezus mówi, popatrzcie, bez zgody Boga żaden z tych wróbli nie spadnie na ziemię. Bóg ma od, jak to dzieci śpiewają z przedszkola, wszystkie małe wróbelki pod swoją opieką. Skoro tak, to jesteśmy ludźmi w oczach Bożych nieskończenie ważniejszymi niż wiele wróbli. Drugi obraz, włosów na głowie. Kto z nas potrafi powiedzieć, ile mam na głowie włosów? No nawet jeśli ktoś ma choć trochę włosów, to powie, że no nie wiem, czy to jest ileś dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy. Chyba, że ktoś już nie ma włosów, no to może powiedzieć 0. Wtedy ma proste zadanie. Pan Jezus mówi, u was wszystkie włosy są policzone przez Pana Boga. I moi kochani, to przekonanie o Bożej opatrzności jest podstawą naszego męstwa. Nasze męstwo chrześcijańskie, o tym też pisze ksiądz Ignacy Świeży w pierwszej książce wydanej przez Dziedzictwo, nie jest bezpodstawne. Ono jest oparte na tym fundamencie, że jesteśmy przekonani, że Pan Bóg kieruje losami świata. Jego opatrzność nad nami czuwa i do Niego będzie należeć w tym świecie ostatnie słowo. Moi kochani, dzisiejszą uroczystość 150-lecia dziedzictwa Jana Sarkandra chcieliśmy też w jakiś sposób upamiętnić i iść w ślady założycieli dziedzictwa, żeby kultywować tą tradycję. W 1974 roku wielki syn tej ziemi, proboszcz cieszyński, ksiądz Karol Tomala, napisał książkę Zwyczaje religijne na tle pobożności wiernych dekanatów powiatu cieszyńskiego. Ta książka przeleżała w maszynopisie aż do tego roku. I postanowiliśmy wydać tą książkę z okazji dzisiejszej rocznicy w dużym nakładzie. Dlaczego? Bo ta książka mówi, czym bije serce tej ziemi. Od trzycatka, a jeszcze może ona dotyczy też czasów, kiedy jeszcze granica była w innym miejscu, aż po granicę z Górnym Śląskiem, ksiądz Karol Tomala wsłuchał się, jak bije serce ziemi cieszyńskiej. Śluby, pogrzeby, święta, uroczystości religijne i zwyczaje ludowe. To wszystko znajdziemy w tej książce. Naprawdę warto ją przeczytać. Książkę opatrzył też swoim wstępem ksiądz biskup i pan starosta cieszyński, no bo skoro powiat cieszyński, to nie może zabraknąć starosty, a wydał ją ksiądz Piotr Góra, chociaż pochodzący z Żywiecczyzny, jednak sprawny wydawca i edytor. I udało się tę książkę dziś pokazać, a potem przekazać do waszych rąk. Moi kochani, licząc na Bożą opatrzność, trzeba mieć świadomość, że Pan Bóg czeka na nas, na nasz ruch. Dla mnie bardzo zawsze znacząca jest Ewangelia o rozmnożeniu chleba i ryb. Przecież Jezus był Bogiem i mógł tak zrobić pstryk i wywołać z niczego ten chleb, te rybki. Jednak potrzebował tego chłopczyka, który miał 2 chleby i 5 rybek. Mógł się bez tego obejść. Potrzebował tego niewiele, co miał człowiek, bo nie chciał człowieka pozbawić jego wkładu w swoje dzieło. Dzisiaj jest tak samo. Przychodzimy tutaj i cieszymy się, że są tu nasi dobrodzieje. Z całego serca wam dziękujemy za to, że
albo jesteście w dziedzictwie, albo pracujecie w szkołach, albo wspieracie dziedzictwo Jana Sarkandra, bo naprawdę jest warte tego, by to dzieło tak zacne, z taką tradycją wspierać. I liczy się to, co każdy z nas może dać. Tak jest w życiu osobistym, w życiu każdego człowieka. I to jest wielka podstawa do nadziei, do tego, by czuć się pewnie w tym świecie. Że jeżeli dam to, co mogę dać, nawet jeśli to jest bardzo niewiele, to na co mnie stać? Dla jednego to będzie modlitwa, tak jak nasza pani, która została tutaj dzisiaj przywieziona i też jej będziemy dziękować, bo nas wspiera modlitwą. To jest bardzo wiele. Po tych, którzy na co dzień pracują w dziedzictwie. Ofiarujmy to, co potrzebujemy, to, co mamy Panu Bogu, a resztę zostawmy Jemu. Niech to będzie nasze motto, nasza zasada na dalsze 150 lat dziedzictwa. Amen.